O, kolejne zwłoki żołnierzy enklawy. Tutaj też. A, jakaś skrzynka. Weźmiemy wszystko. Tak, teraz czeka nas naprawdę trudna walka. Ale najpierw zobaczmy, o co chodzi. To jakiś iluzjonista. Stój! Anigraku dalej, taka jest wola Melchiora Wspaniałego. Padnij na kolana przed największym magiem tego świata. Chyl czoła przed Melchiorem Wspaniałym. Nakarmię tobą moje zwierzątka. Dobra, wiejemy. Musimy się teraz odpowiednio przygotować do tej walki. On teraz będzie wypuszczał na nas takie różne groźne zwierzęta. Więc w zasadzie możemy to przejść na dwa sposoby. Albo spróbować go jak najszybciej zaatakować i zabić, jeszcze zanim on zdąży przywołać jakiekolwiek zwierzę. Albo nie atakować go i walczyć z tymi wszystkimi zwierzętami. Wtedy zdobędziemy dużo punktów doświadczenia. Więc wybiorę tą drugą opcję. Powalczymy sobie z tymi zwierzątkami. Ale musimy się odpowiednio przygotować. Najpierw zażyjemy odpowiednie środki. Wygrzew, żeby podnieść sobie zręczność. Teraz będzie 10 punktów akcji. Druga rzecz, jaką sobie podniesiemy, to odporność na obrażenia. W tej chwili mamy 40%. Zażyjemy psycho. Dzięki temu odporność wzrasta o 50%. Więc w sumie mamy 90%. Co prawda obniża też inteligencję o 3, no ale w czasie walki inteligencja do niczego nie jest potrzebna. Dobra, i może jeszcze... Jet. Doda nam jeszcze 2 punkty akcji, tylko żeby nie pojawiło się uzależnienie, bo uzależnienie od jetu nie przechodzi samo. Trzeba znaleźć odtrutkę. Dobra, nie pojawiło się. I mamy 12 punktów akcji. Tak, teraz odpowiednie uzbrojenie. Sulik, zabierz ten pistolet. Od Cassidiego weźmiemy strzelbę. I trochę amunicji. Dobra. Markus, zabierz od nas ten granat i te ogniwa. I weźmiemy jeszcze miotacz ognia. Okej. Teraz tak, przygotujmy się odpowiednio. Może tak. Załadujmy. Okej. Teraz musimy wybrać odpowiednie miejsce. I zastosujemy taką sprytną taktykę. Zatrzymamy się dokładnie tutaj. W ten sposób żaden z naszych NPC nie będzie mógł przejść na tę stronę. Więc żadne z tych zwierząt go nie zaatakuje. No i w tym miejscu też... będzie mogło nas atakować tylko jedno zwierzę na raz. Tak, aha, jeszcze jedna rzecz ważna. Trzeba naszym NPC kazać, żeby atakowali zawsze najbliżej znajdującą się istotę. W ten sposób nie powinni załatwić tego. Jakby ten zginął, no to już by nowe zwierzątka nie przychodziły. Więc tak. Opcje walki. Inne.
Atakuj najbliższego. Teraz Sulik. Najbliższego. Cassidy. Najbliższego. I Skynet, tylko gdzie on jest? Tutaj go widać. Najbliższy... Okej, jest. Teraz musimy go zaatakować, tylko że... chwilę potrwa, zanim on wypuści pierwsze zwierzęta. A w tym czasie oni będą go ostrzeliwać. Oby tylko krytyka nie dostał. No dobra, atak. Okej. Kończymy turę. Jak na razie bardzo nie oberwał. Ale jeszcze zwierzątek nie ma. O! Idą szpony śmierci. Cztery na raz. I strzelają w najbliższego, tak jak im kazaliśmy. Dobra, to teraz może... będziemy ostrzeliwać z bazuki tych trzech. O nie. Minusowa szansa na trafienie. Oprócz tego. No dobra, to strzelamy w tego. Trafiony. Przeładujmy i jeszcze raz możemy strzelić. A niech to pudło. No trudno. Dobra. Trafiony. I jeszcze raz. Trafiony. I jeszcze możemy przeładować. Tak, ten środek o nazwie Psycho widać jest skuteczny. Nie dostajemy w ogóle obrażeń. No i dobrze. Strzelamy. Traci 66, 85. Dużo. No niestety taka taktyka, że blokujemy przejście, powoduje jakieś takie błędy. Tylko jeden NPC pomaga nam w tej chwili w walce. Sulik, Cassidy i Markus nie strzelają. No trudno. I dwa szpony zginęły. No tak, teraz nie ma już co w tego strzelać. A nie! Zmieniło się. Jest 54% szans na trafienie. Wtedy chyba było ujemne, dlatego że ci dwaj go zasłaniali. No cóż, tylko 50%. Spróbujmy. Trafiony. Wycofał się. Może ma zranioną kończynę. Kiedy szpon śmierci ma zranioną kończynę, to chyba nie może atakować i wtedy ucieka. No dobra, to wypróbujmy miotacz ognia. O nie! Wypuścił ogniste gekony.
Ale na szczęście przejście jest zablokowane, więc nie mają jak zaatakować. Ale jak tylko ten szpon śmierci zginie, to ruszą tu. No dobra. Zaraz, ten szpon śmierci też mógł tu się wycofać nie dlatego, że ma kończynę zranioną, tylko dlatego, że nie mógł tu przejść. No dobra, zobaczymy. O! Krytyk. Dobra, atak. 15. 16. I trzeba przeładować. Ha, trafił. Szpona. A masz. Mamy 12 punktów akcji, więc możemy aż 3 razy naturę zaatakować miotaczem ognia. A masz. I jeszcze raz. Znowu trafił swojego. Tak, i trzeba przeładować. O nie, krytyk. Tak, te zwierzątka dalej nie wiedzą, co robić. A my... może zażyjmy steampaki. Okej. A masz. Zginął. Zobaczmy, co się teraz stanie. Gekony tu biegną. A szpon śmierci? Nie ruszył się. Dobra, to teraz zmieniamy taktykę. Po pierwsze, nie możemy ich atakować miotaczem ognia, bo ogniste gekony są bardzo odporne na ogień. Więc... zaraz, z bazuki możemy strzelić do nich. Wow. I teraz tak, musimy podejść, bo jak te gekony to pobiegną i będą atakowały ogniem, to zasięg tego ognia jest dość spory i ci, co są z tyłu, mogliby też obrywać. Dlatego podbiegamy i odblokowujemy drogę. O! I szpon podbiegł. I nasi NPC się ożywili. O, Markus załatwił gekona. Dobra, musimy podejść na przykład tutaj. I z bazuki w tego, chociaż nie. Trochę za blisko jest. W takim razie... miotacz ognia. I w szpona. Oho. Nowe zwierzaczki przywołuje. Nowe gekonki. Uh-oh.
Blisko podszedł. Ale jeśli mnie będzie atakował, to ten cały ogień będzie w tą stronę. Dobra, atakujemy dalej szpona. O-o! Wije! A niech to krytyk. Uff, na szczęście nie zaatakował ogniem. Dobra, szpona dalej. Leży. Dobra, lepiej w pierwszej kolejności pozbyć się tego Gekona. Następny V idzie. A raczej pełznie. O nie, ognia użył. Na szczęście ze słabym skutkiem. No, gdyby to był krytyk, to byłoby gorzej. Serią w niego. Tylko 5 stracił. Ale twardziel. Wi zginął. O nie. O-o! Użyjmy Super Steampack. I znowu serią. Dziwne, bo ten tu się zatrzymał. Tak, więc... zaatakujmy go z bazuki. Leży! Dobra, to teraz walczymy z tymi wijami dalej. Ale lepszy będzie miotacz. No, wije nie są już takie groźne. Już coraz słabsze te zwierzątka będą. ...45 stracił. I 42. O, jakieś te... kretoszczury, czy co to? I... leżysz.
O nie. Krytyk. W tego. I w tego. A masz. Sfajczył się. I ty. Idą kolejne gryzonie. A masz. I jeszcze. Spalony. Haha, zwierzątka mu się kończą. Dobra, czekamy aż podejdą. A masz. I jeszcze. Spalony. Ups. Tak, on był teraz najbliżej, więc Markus w niego strzelił. Ale to i tak już były ostatnie zwierzęta. Nie, zaraz, tu jeden żyje. Dziwne. Dobra, jeszcze raz w tego z bazuki. Poległ. Okej, to by było na tyle. Po walce. O! Ponad 14 tysięcy PD i awans. I mamy perk do wyboru. Tak, człowiek czynu, dodatkowe punkty akcji. Częstsze trafienia krytyczne, też dobry perk. Przyciągająca osobowość. Można przyłączyć jednego NPC więcej niż pozwala na to charyzma. Wezmę jednak człowiek czynu. Dodatkowy punkt akcji. Będzie ich 10. Teraz tak. Rzucanie. I może jeszcze trochę na leczenie. Okej. Dobra, zobaczmy, co on ma ciekawego. Ogniwa i holodysk. A tutaj w tej skrzynce. O! Pistolet Gaussa. Jeden z najlepszych pistoletów w grze. No szkoda, że amunicji nie ma. Dobra, zobaczmy, co to za holodysk.
Wykopaliska przebiegają zgodnie z planem. Sądząc po starych planach bazy, powinniśmy wkrótce dotrzeć w okolice Kadzi. W próbkach powietrza i gleby notujemy podwyższone stężenie FIV. Na szczęście nasze kombinezony zapewniają stosowną ochronę. Przekaż członkom enklawy, że wkrótce otrzymają próbkę czystego mutagenu. Mutageny? To tak jak w Wiedźminie. Zauważyłem też zachodzące w górnikach zmiany. Zwiększająca się siła, żywotność, przebarwienia skóry. Stanowią oczywisty dowód mutacji wywołanej przez FIV. Ludzie zaczynają się niepokoić, jako że sami zdążyli już dostrzec oznaki tych przemian. Mimo iż zleciłem podwojenie liczby strażników, obawiam się, że po zakończeniu procesu mutacji możemy mieć spore kłopoty. Mam jednak nadzieję, że do pełnego cyklu przemian nie dojdzie, jako że do pracy wykopaliskowych wybraliśmy przedstawicieli lokalnej populacji. Jeśli tylko nie zostaną wystawieni na bezpośrednie działanie czystego mutagenu, sytuacja nie powinna wymknąć się spod kontroli. Jak zapewne pamiętasz, w tych okolicach wykryte zostały niewielkie ilości wirusa. Testy przeprowadzone na mieszkańcach tego rejonu wykazały, że ich organizmy zdążyły wytworzyć swoistą tolerancję na działanie FIV. Mimo to uważam, iż powinniśmy zachować daleko idące środki ostrożności, jako że nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak wysoką dawką wirusa. Sugeruję permanentne zablokowanie wejścia do bazy z chwilą zdobycia czystej próbki. Zapobiegnie to wydostanie się skażonych górników na zewnątrz i uniemożliwi naszym wrogom zdobycie wirusa, gdy już opuścimy to miejsce. Czyli ci górnicy tu zapędzeni do odgruzowania tego miejsca zakazili się przez tego wirusa i zamienili się w supermutantów. Więc to oni powybijali tych żołnierzy enklawy. I teraz zaatakowali nas. No cóż. O-o! Wygrzew przestał działać. I udźwig mi spadł. Więc tak, Skynet, chodź tu. Weź paliwo i miotacz ognia, zaraz. A Markus, weź te ogniwa. Dobra, opuszczamy to przerażające miejsce. Na parter. O! Zniknęły zwłoki żołnierzy enklawy. To tak...